7 milionów złotych kosztowała inwestycja w ośrodek rehabilitacji w Suwałkach. Była to trudna inwestycja, bo łatwiej coś wybudować od podstaw, niż dobudowywać, przebudowywać, rozbudowywać, wzmacniać fundamenty, zdejmować pokrycia dachowe obok czynnego przecież drugiego budynku pełnego pacjentów, sprzętu i pracowników. Miło mi jest poinformować Państwo o zrealizowaniu zadania. Pieniądze na ten cel pochodziły z różnych źródeł. Środki budżetu województwa to 2 900 000, a środki unijne 3 400 000. Pozostałe środki własne. Dzięki temu projektowi uzyskaliśmy ponad 1100 metrów dodatkowej powierzchni użytkowej. Utworzyliśmy 9 przestronnych pracowni rehabilitacyjnych, 7 gabinetów lekarskich, 3 pomieszczenia wypoczynku pacjentów i 1 nowoczesną salę szkoleniową oraz 5 pomieszczeń pomocniczych i socjalnych. Oprócz inwestycji budowlanej ośrodek wzbogacił się w sprzęt. 4 ugule z osprzętem, 2 atlasy, 4 rowery, 2 stoły do ćwiczeń ręki manualnej oraz nowoczesny komputerowy system do ćwiczeń ruchowo-poznawczych i kontroli równowagi, tak zwana neuroforma. A było to marzenie pani dr Bożeny Choromańskiej, żebyśmy mieli u siebie coś takiego. Mamy na ogólną kwotę 125 500. Prócz wymienionych urządzeń z rezerwy budżetu państwa w wysokości 450 000 zł zakupiono kolejny sprzęt medyczny. Dzięki temu dofinansowaniu zakupiliśmy aparaturę medyczną do diagnostyki, o jakiej marzyliśmy. To jest nowoczesny aparat USG do wykonywania badań ze szczególnym uwzględnieniem ścięgien i nerwów. Sprzęt do badań przewodnictwa nerwów i mięśni EMG, 10 łóżek rehabilitacyjnych z kompletnym wyposażeniem, rotory przyłóżkowe oraz bieżnię. Zdaniem obecnego na otwarciu nowego pawilonu wicemarszałka województwa podlaskiego, marszałka Marka Malinowskiego, inwestycja była nie tylko uzasadniona, ale wręcz konieczna. Ja zajmuję się właśnie w zarządzie województwa podlaskiego służbą zdrowia. To jest znak naszych czasów. Wiele osób starszych potrzebuje opieki rehabilitacyjnej, jak również po przebytych chorobach, na przykład udarowych. Często ludzie samotni, to wpisuje się w listę potrzeb. W zamyśle samorządu wojewódzkiego ośrodek dysponujący tak dobrymi warunkami do pracy z pacjentami musi współpracować z oddziałem neurologicznym Suwalskiego Szpitala. Tam warunki leczenia i pracy personelu są bardzo złe i jak zapowiada marszałek Malinowski, priorytetem dla Urzędu Marszałkowskiego stało się teraz poprawienie warunków pracy na tym właśnie szpitalnym oddziale. Szpital we współpracy z Urzędem Marszałkowskim sięgnął po środki finansowe z transgranicznego programu Polska-Rosja. Złożony projekt zyskał bardzo wysoką notę i jest ogromna szansa na to, że za kwotę 2 milionów euro w przyszłym roku ten bardzo potrzebny oddział leczący pacjentów udarowych zostanie przebudowany, zmodernizowany i wyposażony w najnowocześniejszy sprzęt. Tymczasem w ośrodku rehabilitacji trwa przeprowadzka części pracowni do nowych pomieszczeń. Nowo otwarty ośrodek został poza tradycyjnym przecięciem wstęgi, wyświęcony również przez kapłana, który w słowie do zgromadzonych mówił o potrzebach pacjentów, poświęceniu lekarzy i pielęgniarek pracujących w ośrodku. Nie wspomniał tylko o fizjoterapeutach.